Chciałbym spytać pana marszałka, czy jestem całkowicie bezpieczny tutaj. Bo ze swej prawej strony widzę pewne argumenty, które przyniósł minister Janik. Panie pośle, jeśli nie przekroczy pan czasu, z całą pewnością nie będę prosił pana ministra Janika, żeby użyć tych argumentów. Bo te argumenty pana ministra Janika to są argumenty w postaci łomów, na pewno łańcuchy, na pewno kule metalowe, które przywieźli prowokatorzy, a nie uczciwi górnicy na pewno. Na pewno nie górnicy to przywieźli. Panie marszałku, Wysoka Izbo, kolejny czarny dzień. Wczoraj w naszej stolicy. Kolejny czarny dzień i czy wyciągamy z tego wnioski? Ile takich czarnych dni już było w ciągu 14 lat? Nie tylko w tym roku. Ile tych czarnych dni było? Ile razy górnicy, ludzie ciężkiej pracy pod ziemią przyjeżdżali do Warszawy? Ile razy rolnicy, ludzie ciężkiej pracy na ziemi i w tej ziemi przyjeżdżali do stolicy upomnieć się o swoje prawa? Ile razy pielęgniarki, ile razy przyjeżdżali tu nauczyciele, ile razy inne grupy społeczne? I ciągną z tego wnioski. Zawsze zastanawiamy się nad tym i debatujemy nad skutkami. Debatujemy nad skutkami, kiedy one już są. Kiedy tu przyjadą ludzie, upominają się o swoje słuszne prawa, bo mają słuszne prawo przyjechać tutaj upominać się, bo ani ten rząd, ani kolejne poprzednie rządy nie zapewniły im godnego życia. A to przecież gwarantuje im nieco innego, a Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Konstytucja gwarantuje ludziom prawa. Czy te prawa są przestrzegane? Nie. My będziemy znowu debatować. Dzisiejszy dzień minie. Minister jeden, drugi powie swoje. Przyczyny zostaną nierozwiązane, a skutki będą następne. Ileż razy z tej trybuny w Wysokiej Izbie zabierałem głos i przestrzegałem. Mówili dziennikarze, politycy, Leper znowu straszy. Ja nikogo nie straszę. To jest początek tego, co będzie. Te narzędzia są początkiem. Ja awantur nie popieram, ale pamiętajcie, że jeszcze w tym roku takich wystąpień na ulicach Warszawy będą dziesiątki i w całym kraju również, bo ten rząd nie ma zamiaru zmienić tej polityki, tego szaleństwa ekonomicznego, które zaczął wprowadzać w Polsce ulubieniec mój Leszek Balcerowicz w 1989 roku. I tym powinienem rozpocząć, czym zawsze kończę. Balcerowicz, nie tylko Balcerowicz, powinni odejść. Czy my się nie zastanawiamy, czy Sojusz Lewicy, partia lewicowa, mająca program prospołeczny, proludzki, czy wy nie widzicie, że wy straciliście swoją lewicowość? Już dawno ją straciliście, że wasz skrót nazwy, tak jak już ktoś rozszyfrował z tej trybuny poprzedni skrót nazwy, to ja dzisiaj chcę rozszyfrować. SLD to jest Sojusz Liberalnych Demagogów. Nic innego. Sojusz Liberalnych Demagogów. To, co wy przedstawiacie, to jest czysta demagogia. Tu nie ma nic konkretnego programu. Zero konkretnego programu. Czy wy nie widzicie, że wszystko trzeba zacząć od zmiany polityki finansowej państwa? Niech pan słucha, a nie dyskutuje, panie pośle z lewicy. Program to jest reforma finansów państwa i od tego trzeba zacząć wszystko. Co mówił minister Hausner? Panie premierze, może pan sobie przypomni teraz, co pan powiedział na ostatnim szczycie Polska Wschód w Krynicy. Mówi, banki sprzedano w Polsce, pan to powiedział, hipermarkety zwolnione z podatków. Ja myślałem, że to nie pan mówi, że to jest inny Hausner, a to jednak ten Hausner. Przyglądam się i patrzę. Pan mnie nie widział, ale ja pana widziałem. Przyglądam się i patrzę. No nasz wicepremier mówi to. Banki źle sprywatyzowano, sprzedali. Tak, od tego trzeba zacząć. Od przywrócenia banków nam. One muszą być nasze, polskie. Dlaczego do dzisiaj są lokowane pieniądze z budżetu państwa w bankach zachodnich? Dlaczego? Dlaczego banki sprzedano za tak niską kwotę? W restrukturyzację banków kolejne rządy włożyły prawie 3 miliardy dolarów, a sprzedano je za 2,5. I to jest program, panie pośle. Tam były błędy zrobione. Jeżeli nie naprawimy tego, to nie naprawimy górnictwa, ani szkolnictwa, ani nauki. Nie będzie pieniędzy na nic. W tych bankach
Oddaliście z bankami kapitałowi zachodniemu prawie 60 miliardów dolarów oszczędności ludności i firm, które na dzisiaj te oszczędności są w kwocie 200 miliardów złotych. Taki jest przelicznik i to jest przyczyna. I co dzisiaj robicie? Ano te banki zachodnie wykupują emitowane przez was obligacje Skarbu Państwa, gdzie gwarantujecie im odpowiednie odsetki, to, że wykupicie od nich i jeszcze dacie odsetki. Golasy zachodnie przyszły do Polski bez spodni, w kalesonach albo na nago nawet. Daliście im pieniądze i teraz za te pieniądze oni kupują nasze obligacje emitowane przez nas i jeszcze odsetki dostaną. No gdzie znajdą głupsze rządy na świecie? Nigdzie nie ma głupszych rządów. Czy wy nie widzicie tego, że tu tkwi przyczyna główna? Prywatyzacja, majątek narodowy. Jak to miało być dobrze, ależ pół roku mówił Balcerowicz. Mazowiecki mówi, zemdlał tu na tej trybunie. Mówi, może to będzie rok, może dwa wyrzeczeń i już będzie lepiej. I co? 14 lat wyrzeczeń i nic lepiej, i nic lepiej. Majątek narodowy sprywatyzowany miał służyć Polsce. Komu on służy dzisiaj? Pytam, komu on służy dzisiaj? Ile firm zachodnich, tych dobrych niby, sprawdzonych firm, a jakże renomowanych firm przyszło do Polski w postaci Hochstaplerów i Cwaniaków. Wyprowadzili majątek narodowy, wyprowadzili pieniądze, narzędzia, maszyny sprzedali i nie ma śladu po nich i nie ma winnych oczywiście. Tak słuchając wystąpień Sojuszu Lewicy, pana premiera i Platformy Obywatelskiej, tak się zastanawiałem, co by było w tej sali, gdyby nie było ugrupowań, które nie brały udziału w tym rządzeniu. Jak wy byście się obrzucali tutaj błotem, jedni na drugich, kłótnia wielka, jakie zrobione widowisko wielkie byłoby. A tak na dobrą sprawę, to z pełnym szacunkiem dla tych z Platformy, którzy nie byliście w rządzie, żebyście nie myśleli państwo, że ja was wszystkich do jednej teczki wkładam. I do tych z Sojuszu Lewicy, którzy swoją lewicowość zachowują również. Na dobrą sprawę, to przecież wy przez te 14 lat rządziliście razem. Z dodatkiem niektórych z PiSu jeszcze, niektórych powtarzam. Razem rządziliście krajem. I co? Jesteście niewinni dzisiaj, tak? Niewinni temu, co się dzieje na Śląsku, niewinni tego, co się dzieje w rolnictwie polskim, jaki jest stan służby zdrowia, szkolnictwa, oświaty, nauki. Tak się o to troszczycie dzisiaj. Także ja chciałbym powiedzieć, że dzisiaj w górnictwie potrzebne jest oddłużenie, to wirtualne oddłużenie, bo ono jest wirtualne. Te długi, one i tak wcześniej czy później będą umorzone. Nie ma innego wyjścia. Wydobycie węgla, jeżeli ma być zmniejszone, to ono musi iść drogą ewolucji, a nie rewolucji. Z dnia na dzień zamykanie kopalń. Pomalutku. Górnicy sami wiedzą, że niektóre kopalnie nie nadają się do tego, aby były eksploatowane. Tylko, panie premierze, zasadnicza sprawa. Mówi pan, wcześniejsze emerytury, urlopy przedemerytalne, rolnikom gwarantujecie renty strukturalne. Tylko ja pytam, a co z ich dziećmi, z naszymi dziećmi i wnukami? To może od razu zapiszcie tam zakaz rodzenia dzieci w Polsce, bo już wystarczy ich, no bo nie gwarantujecie żadnych miejsc pracy, żadnych absolutnie. Wy myślicie tylko o tych żyjących teraz, o tych, którzy są zdolni do pracy dzisiaj, ale oni mają rodziny, oni mają dzieci, oni chcą tam zostać na Śląsku, bo gdzie pójdą? Może pan poda jakiś rejon w Polsce, gdzie są miejsca pracy, gdzie może górnik z rodziną przenieść się i tam znajdzie zatrudnienie. Może podajcie, to będzie konkret, to będzie konkretny program. A nie mówić o restrukturyzacji, która nazywa się, i pan o tym dokładnie wie, likwidacją, nie żadną restrukturyzacją, likwidacją. Chcę przypomnieć dla Sojuszu Lewicy, że był taki czas w dziejach polskich, że krzyczano w latach w 80. do i 90. latach również precz z komuną. Później cieszyliście się, widziałem wasze miny za poprzedniego parlamentu i rządu, kiedy na murach pisano komuno wróć. Dzisiaj znowu krzyczą precz z komuną i już nie myślcie, że napiszą komuno wróć. Chyba, że wasi agenci napiszą to. Agenci ministra Janika napiszą komuno wróć. Już nie napiszą, bo wy prowadzicie politykę liberalną całkowicie. Czy wy
nie czytacie opracowań światowych, naukowców, ekonomistów, że nie wiecie, że liberalizm się skończył już? Skończył się liberalizm. Czy wy uważacie, że Niemcy, Francja to jest polityka liberalna? To jest polityka właśnie socjalistyczna. To jest polityka proludzka, prospołeczna, propaństwowa. Tam się dopłaca. I co wy mamicie tutaj ludzi tym, że u nas wydobywamy za dużo węgla? Panie premierze, można sobie cyfry przedstawiać, jakie się chce. Ze względu na mało, na krótki czas, ale pan marszałek, jak zawsze życzliwy, trochę przedłużył, chciałbym powiedzieć, że tak, import węgla, wydobycie węgla w ogóle w państwach takich jak Niemcy, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania w 2002 roku wynosiło 77 milionów ton. To jest mniej niż w całej Polsce. Oczywiście, ktoś powie, no to po co w Polsce tyle? Ale drodzy państwo, import węgla, import do wszystkich krajów Unii wyniósł w 1998 roku 151 milionów ton, w 2002 roku 184,2 miliona ton. Jak to jest, że u nas się chce ograniczać wydobycie, a tam importują węgiel? Czy to jest normalne? Czy rząd się zastanawiał nad tym, skąd to się bierze, dlaczego? Przecież Francja 70% swojej energii to ma energię jądrową. Niemcy ponad 50%. To co? Im się opłaca importować węgiel, a nie opłaca wydobywać i przy tym niskim wydobyciu węgla. Przy tym niskim wydobyciu węgla. Tu podkreślam, w Niemczech wydobycie węgla jednej tony kosztuje 150 euro. 150 euro. A węgiel sprzedają po 80 dolarów. Także ponad 55% to jest dotacja. Do tak małego wydobycia węgla. Niskiego wydobycia węgla. Dlaczego? Bo polityka prospołeczna, prosocjalna, spokój społeczny, ich to interesuje. Naszych władz przez te wszystkie lata naród nie interesuje w ogóle. Interesuje tylko wtedy, kiedy są wybory. Tylko i wyłącznie wtedy. My jako Polska energii atomowej nie mamy. Na szczęście. Więc co? W czyim interesie rząd działa? W interesie wydobycia węgla w Stanach Zjednoczonych czy w interesie wydobycia gazu w Rosji? Może na to pytanie odpowiedzcie. Czyj tu jest interes i kto za tym stoi? Co przeszkadza dla rządzących, aby w trybie pilnym zlikwidować te patologie wszystkie? Pytam, co przeszkadza? Jakich wam trzeba jeszcze argumentów? Może to jest prawda, co mówili przedmówcy moi, że kumple wasi wam przeszkadzają? To może zażądajmy i zróbmy taką listę tych, którzy biorą udział w patologii. Kto w Polsce jest pośrednikiem w sprzedaży węgla? Ilu to jest ludzi z SLD, ilu z PSL-u, ilu z Platformy, PiS-u, Ligi Polskich Rodzin i Samoobrony? Oczywiście na pierwszym miejscu nawet Samoobrony. Na pierwszym miejscu. Pokażcie mi jednego człowieka z Samoobrony, działacza Samoobrony, który jest pośrednikiem w handlu węglem. Od dzisiaj go nie ma w Samoobronie. A pokażcie tych z SLD i od kiedy ich nie będzie w SLD? Powiedzcie ludziom to. Pokażcie tą listę. Co tak ciężko ją zrobić? Ilu tych pośredników jest? 1000, 2000, 3000? Jeżeli węgiel kosztuje w kopalni 130 zł, a za bramą już 100 metrów dalej 450 zł, to górnicy emeryci przysłali pismo do mnie, że tyle płacą za węgiel. 130 kopalnia sprzedaje, 450 biorą. I minister sprawiedliwości, minister Janik przynosi argumenty do Sejmu i chce pokazać i będzie nimi tu miotał na trybunie, że przepatrzcie, bandyci przyjechali do Warszawy, przywieźli łomy, pręty, łańcuchy, oni przyjechali rozmawiać. A jak wy rozmawiacie? Co obiecaliście górnikom rok temu? Co obiecaliście? Podpisaliście umowę w ubiegłym roku w grudniu z górnikami, że nie będzie likwidacji kopalń. Kiedy ministra Piechotę pytałem tutaj, niech pan się nie odzywa, bo nie pan ma głos, panie premierze, z pełnym szacunkiem dla pana. Ministra Piechotę, tu z trybuny sejmowej, można sobie sprawdzić wystąpienie moje i ministra Piechoty. Mówię, panie ministrze, czy jest lista, czy są przewidywane kopalnie do likwidacji? Minister Piechota mówi,
Nie ma takiej listy, nie będą likwidowane kopalnie, jeżeli już to drogą ewolucji to powiedział. I z tym się górnicy również zgadzają. I co? Parę dni po tym ukazuje się, że jest taka lista, że kopalnie będą likwidowane. Także kończąc, bo ile bym tu nie powiedział, to do dużej części niestety, ludzi, którzy mają pełne usta frazesów na temat polityki prospołecznej, prosocjalnej, państwa narodowego, to nie dotrze. Do was wy się boicie, niektórzy posłowie lewicy, o tym mówić nawet. Boicie się o tym mówić. Wy wiecie, że rząd błądzi, tylko wy ślepo wierzycie, że rząd ma program. Wy ślepo wierzycie w dane GUS-u, że produkcja wzrosła o 10% za miesiąc, że wzrost produktu krajowego brutto będzie 3,5% w tym roku, a w przyszłym roku może 6 być nawet, wicepremier Hausner obliczył tak, a może być więcej. Oj, nie daj Boże, co to za dobrobyt będzie w Polsce od razu? Ludzie z nędzy do bogactwa dojdą? Co to będzie, panie premierze, niech pan tego nie robi. Bo jak tyle wzrośnie produkcja, to ludziom się pomiesza w głowach wtedy. Dostaną emeryci za dużo pieniędzy, się przejedzą, bo dzisiaj jedzą kaszankę albo suchy chleb. Jak zaczną jeść szynkę, to szpitale nie będą w stanie wszystkich przyjąć. Żołądki nie wytrzymają tego po prostu. Ludzie, co wy wyprawiacie? W co wy wierzycie? I dzisiaj z tej trybuny nie popiera samoobrona żadnej burdy, żadnej walki. Kiedy my byliśmy w tym roku na ulicach Warszawy, nie poleciał ani jeden kamień, ani jedna szyba, nic nie było. Ile prasa pisała? Bandyci Lepera przyjechali do Warszawy. Tak? Teraz też będziecie pisać, że bandyci. Tych, którzy to używali, nie popieramy. Ale wy, górnicy, macie rację. 100% tu w Warszawie jest miejsce i górników, i hutników, i służby zdrowia, i nauczycieli, i rolników. Tu trzeba przyjechać i powiedzieć wszyscy jednym głosem. Balcerowicz musi odejść. Jak się nauczyliście? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo.